Siemaneczko, wszyscy ludzie, z tej strony Matwinio i witam was w ostatnim pożegnalnym odcinku talentów w Paladins. Żegnamy kontrę, czyli odwet, bo skoro trafiamy do tego, pozostałeś w pozycji kontry, ten talent właśnie zostaje usunięty. Natomiast Uzina będziemy mieli co troszeczkę analizować, bo u niego jest trochę zmian. Wybierzemy oczywiście postać, tutaj na całym świecie nie musimy się martwić o czy będziemy musieli czekać, aż w końcu trafi się nam jakiś mecz. Tutaj jest akurat aż do skutku. No i zobaczmy. Umiejętności. Kontra i zadaje już obrażeń w zwarciu, jeśli zostajesz trafiony podczas jej aktywności. I teraz 2.01 wystrzeliwuje pocisk piekielnego ostrza w miejscu wyznaczonego celownikiem gracza podtrzymają trafienia, czyli krótko mówiąc jest to coś jak Genji Overcooked. Przepraszam za to takie porównanie, ale inaczej tego się nie da, żeby było po prostu najprościej. Jakby co i tak pewnie będzie jeszcze z tego jakiś materiał z 2.01. Zwiększono mu obrażenia z kontry o 40, było 560, teraz będzie 600. Niestety zwiększono zasięg. I co do kart, udane trafienie kontrą skraca czas odnowienia wiru i to jest 1 na 1 i określa zwiększono przyrost ammo z 1 na 1 na 2 do 2 sztuka. Dym jest to teraz, nie, to już wszystko. I zwiększono leczenie perfekcyjnego bloku z 50 na 50 na 100 na 100. Tak to wygląda. Odwet. I teraz pytanie, czy ja mam? Mam pod kontrę, bardzo dobra wiadomość. I weźmiemy kontę. I gramy. W ostatnim odcinku pożegnalnych talentów. Tutaj jest taka różnica, że wiecie, no Yomi te sprawy, ale to akurat damy radę jeszcze jakoś w miarę ogarnąć, o ile zdołamy oczywiście też nadejść okazję do wykorzystania kontry. O właśnie, tak jak teraz. Nie wiem, czy będę mógł. O, dobra, będę mógł. O, dobrze, że się nie zorientował. A jednak ktoś doleciał, żeby mnie akurat zaatakować. Niestety tutaj nie mogę za bardzo wykorzystać. O, siemano. Dawaj, 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 dawaj. No nie, no chciałem raz, żebyśmy. O, dobra. Puścik. Come on, come on, gościu, dawaj. No nie, no. Gdzie ty jesteś? Dawaj. Uścik! Nie, szlak! Źle wyliczyłem te skoki. Właśnie chciałem jeszcze jakoś uciec, ale niestety się nie udało. Ale spoko. Już zaczynamy trochę tą kontrę wykorzystywać w miarę dobrej okazji. No nie, chyba się powtórzyłem. Jezu, miałem wrażenie, że tylko ktoś tu był. W pobliżu. W pobliżu. Ej, kontr miałem odpalony, myślałem, że akurat ten ostatni strzałem, który akurat leciało, to o, o, ej, tak obroniłem, oh my god, ile tych machnięć, ile machnięć tego Sworda. O, nie wiem, jakim ja cudem ja jeszcze to odbijałem, ale spoko. No, dawaj, 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 dawaj. Dobra by było. Ej, czy ja mogę? Nie wiem. Wiecie co, mało kiedy grałem z Zinem i Terminusa, gdy tak było w Enemy. Może zobaczymy, jak to będzie działało kontra. Ale wydaje mi się, że chyba to takiego efektu nie ma. Dobrze, dobrze. Dzięki.
Q sobie odpalimy. Come on. O! Ale dobra. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Dobrze, że ten ultimate'a użyłem, bo o wiele lepiej było z dostaniem się do miejsca. Haha! I teraz użyjemy Q. Elo! No co tam? Dobra. Ja może się spokojnie schowam. Odnowię sobie zdrówko. I kontynuujemy natarcie. A myślę, że ja tam ci nie dorwę? Chodź ty. O. Oh my god! Jaki Yatsune, to jeszcze nie spadłem przez tego Aatroxa. Aatroxa, tak, Aatroxusa. Bo wystarczyło tylko wleźć i spanczować. Nie wiem, czemu on tego. Czemu on tego nie zrobił. Nope! Ja zabezpiecznie pokazuję ci mułkę. No come on. Och ty no, ja nigdy nie trafię tym ultimate'em, ale dobra, to tylko mi pomoże. O, siemano! Ach, Aatroxus, jeżeli kiedyś to obejrzysz, to przynajmniej dobre fajty tu tutaj robiliśmy. Ups. Teraz. Proszę. Ciach. Ciach. Wow, 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 wow. Co się z moim swordem przydziało? Oh my god. Wiem, że się da się. Wiem, że da się zbagować jego ultimate. Dobra, przynajmniej raz. Czemu by nie? Chociaż raz. I jest! Finito, ludzie! Finito! Jestem mega zadowolony. Oh, cały dzień. Resztę materiałów dorobiłem. I jestem spełniony. I aż nawet. Dawaj, Bark, spamuj. Jedziesz. Jakieś świetowanie. No. Ale powiedzmy sobie teraz tak analitycznie, bo wiecie, tak podsumowuję jeszcze z takim świętowaniem, a jeszcze nawet nie oceniłem co do kontry, jeden z talentów, który był i tak bardzo irytujący, w szczególności jak brałeś się kontrę z odnowieniem zdrowia i trzeba było za każdym razem czekać, aż ta kontra będzie włączona. Nie mogliśmy nawet atakować w Zina, tylko ktoś na przykład inny się musiał tym zajmować. A kotrę najlepiej było wykorzystywać tylko jak jesteśmy do przodu do przeciwnika, a nie jak za niedługo by było jakby za plecami by zaatakował ktoś i nie miałem możliwości, musielibyśmy, wiecie, latać, żeby się odwracać. A tak to chyba raczej Yomi, wiadomo, Yomi jest jedną z obecnych najsilniejszych talentów, a tak to kontry już talencie nie zobaczymy. No i co, ludzie? Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Tak samo ogólnie seria pożegnalnych. Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli ktoś akurat oglądał od samego początku serii do końca, też możecie zrobić takie małe podsumowanie. Ja powiem jedynie to, że to, co już powiedziałem, to już powiedziałem. I ja tylko po prostu czekam, kiedy będzie 2.01, będzie nowe materiały. I tyle, nie, już nie będę przedłużać. Dzięki wielkie jeszcze raz. Trzymajcie się mocno. Na razie i cześć.